Halo? Cześć, cześć, witam. No i? Hej, Marek mam na imię. Słuchaj, ty świadkiem Jehowy jesteś? Jestem. A, to super, super. Wiesz co, mam do ciebie takie pytanie. Bo mój kolega jest świadkiem Jehowy, no i jakby został wykluczony. I powiedz mi, czy to jest jakby... To... On został wykluczony za to, że zadawał pytanie... Sorry. O ten, o pedofilię w Australii. A z kim ja rozmawiam? Marek. Marek, siema. No ale kim ty jesteś? O co ci chodzi, kim jestem? No jestem jego kolegą. No ale ja nie znam człowieka, to czemu mnie pytasz o niego? No pytam cię o oficjalne jakby stanowisko Świadków Jehowy, bo znalazłem w internecie na głównej stronie twój numer, tak? Czyli jesteś jakimś biskupem, tak? No nie jestem biskupem, no ale... Nie no, wiesz co, ja powiem ci tak, nie będę rozmawiał o kimś, kogo nie znam i nie znam sprawy, także nie będę się w ogóle wypowiadał w tym temacie. No dobra, no ale to poczekaj, no to jest, jeśli nie jesteś biskupem, no to ja chciałem zapytać o oficjalne stanowisko w sprawie jakby tej Australii, dlatego że no chłopak jest moim kumplem i został wykluczony, bo zadawał pytania. Rozumiesz, nie? To jeśli chcesz o oficjalne stanowisko, to musisz się zgłosić do rzecznika prasowego Świadków Jehowy i on ci poda oficjalne stanowisko. Aha, czyli mógłbyś mi podać taki numer? Wiesz co, nie mam numeru do rzecznika, ale jak zadzwonisz do biura głównego, biura oddziału w Anglii, no to wtedy uzyskasz takie informacje. Aha, czyli gdzie, jak to mam wpisać tutaj na tej J2.org, jak tutaj, co tu wpisać? Biuro oddziału w Wielkiej Brytanii. A to nie wiesz, gdzie to biuro jest? Jakby co to jest? Bo tu widzę Edynburg. Nie wiem, gdzie jest biuro? Biuro jest w... W Londynie pewnie. Nie, pod Londynem. Jak się ta miejscowość nazywa? Londyn, ja wpisuję Londyn. Slough? Nie pamiętam, nie powiem ci, jaka to jest miejscowość. Nie Slough. Streatham? Wimbledon. Nie. Patrz, wyleciało mi z głowy. Ale nie macie na przykład, nie macie czegoś takiego na J2.org? W Wielkiej Brytanii jest tylko jedno, także to tam możesz znaleźć rzecznika. Dobra, ale powiedz mi, no, w sumie ta strona bardzo fajnie działa. No i ja tutaj wpisałem Biblioteka Internetowa Strażnicy. No i wiesz, no bo z drugiej strony powinno być też coś w prasie. No i wpisałem pedofilia, no i nie znalazłem w ogóle tego jakby na oficjalnej stronie. No bo jeśli ja mam zadzwonić do biura rzecznika, no to on mi powinien powiedzieć to samo, co jest w przeprosinach na stronie J2.org, a tego jakby nie wpisuję pedofilia, to tutaj tak, 1999 rok, coś tam, że to jest wielki problem, pedofilia i tak dalej, a najnowsze rzeczy to według tutaj jest wykorzystywanie seksualne dzieci, pytania czytelników, to jest wszystko, wiesz co, do 2020 rok i nie ma tutaj nic o Australii. Nie wiem, czemu miałoby być, a propos coś o Australii. No bo nie, no bo odsyłasz mnie do rzecznika, który no i najprawdopodobniej coś powie na zasadzie przepraszamy za to. No to nie powinno być też to na J2.org? Ale ja nie rozumiem, za co ma przepraszać, bo nie znam sprawy. Także sorry. Czy będzie przepraszał, czy nie będzie przepraszał. Nie, no to sorry. To wiesz co, to cię przepraszam, bo myślałem, że jakby wiesz, że to jest jakby jasne dla was, że no zdarzyła się sytuacja, że ponad 1000 ofiar w Australii przez tam 50 lat nie były zgłaszane w ogóle na policję, nie? Nie wiem. Raport... Raport Królewskiej Komisji Badającej Przypadki Pedofilii wśród Świadków Jehowy w Australii. No i tutaj jest, jakby to jest oficjalna jakby ze strony rządu australijskiego. Ja sobie to przetłumaczyłem. No to tak wychodzi, że od 1950 roku
żaden z 1600 domniemanych przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez świadków Jehowy nie został zgłoszony władzom świeckim. No i jakby przegraliście... Powiem ci tak, ze mną nie porozmawiasz na ten temat, także ja ci w tej kwestii nie udzielę żadnych informacji, bo ja nie wiem. Jeśli masz taką ochotę, to zadzwoń do rzecznika. Biuro oddziału jest w Chelmsford w Wielkiej Brytanii. A, spoko. Także, jeśli chcesz oficjalnych jakichś informacji, no to stamtąd uzyskasz. A ja po prostu na tematy, których nie znam, no to się nie wypowiadam. No ale zapoznasz się, bo przy okazji sobie zapiszę twój numer, to bym chętnie z ciebie też zapytał, no bo ja zadzwonię, ale dzisiaj dzwoniłem chyba już do 4 zborów, no bo sobie wybieram tak na waszej stronie, wybieram sobie przypadkowe numery i nie odbiera dużo osób, nie? I tego. I chciałem po prostu ciebie zapytać, no wiesz, jakie ty masz podejście, no bo no, chyba nie będziesz miał podejścia, jeśli biuro powie coś innego niż to, co ty myślisz, co nie? Mówię ci, nie mam zdania, bo nie znam sprawy, także jeśli chcesz więcej informacji, to odsyłam do biura. Ale to poczekaj, ale ty się już z tym nie zapoznasz? Wiesz co, nie wiem, ja mam mnóstwo rzeczy, z którymi się zapoznaję, także nie wiem. Ale poczekaj, bo jesteś częścią, jesteś cały czas świadkiem Jehowy, czy nie? Jestem. No to patrz, to jest ja ci teraz mówię oficjalną rzecz, która się zdarzyła w Stanach Zjednoczonych. Czy to ci nie przeszkadza, jakby, że jesteś częścią tej organizacji? Wiesz co, przed chwilą mówiłeś o Australii, tak, nie o Stanach Zjednoczonych, także... Nie, ja mówię o Australii. Ja mówię o Australii. W Stanach Zjednoczonych to dopiero w tym miesiącu chyba sprawa wyszła, ale to ja mówię o Australii, bo to jest oficjalna, a w Stanach Zjednoczonych to jest nowa rzecz. Ja, wiesz, to jak jesteś zorientowany o Stanach Zjednoczonych, no to o Australii powinieneś wiedzieć, bo tam było więcej ludzi wykorzystywanych, dzieci. Wiesz co, nie jestem zorientowany, ty po prostu najpierw mówiłeś o Australii, a teraz przeskoczyłeś na Stany Zjednoczone, także... Słuchaj, możliwe, że się przejęzyczyłem, mówiąc Stany Zjednoczone, sorry, ale wracając do Australii, to jakby, no wydarzyła się ta sytuacja i jakby, jakie jest twoje zdanie? Jaka jest twoja opinia, no? Ale no to ci jeszcze raz mówię, nie mam opinii, bo nie znam sprawy i nie znam sytuacji, także nie... Ale ja ci już ją naświetliłem. Naświetliłem ci. Nie, ty mi powiedziałeś dwa zdania na ten temat. No, dwa zdania, że jakby... Robię na podstawie dwóch zdań nieznajomej osoby. Także... Ale dobra, to rozmowa do niczego nie prowadzi i ja ją kończę. Ale no słuchaj, możesz sobie to sprawdzić przecież w Google. Na razie. Ale patrz, dlaczego odrzucasz, wiesz, ja ci to... Dobra, dzwonimy dalej, ale to już nie na ten filmik, bo tutaj macie przykład dokładnie Świadka Jehowy, który możecie sobie znaleźć sobie na jw.org, gdziekolwiek mieszkacie w Europie czy na świecie, wpisujecie sobie... O, jeszcze próbował do mnie odzwonić, nie odzwonił. Nie chciał dalej, tylko sprawdził pewnie, zobaczymy. Natomiast macie tutaj przykład właśnie, jak bardzo unikają tematów, jak bardzo odchodzą Świadkowie Jehowy od swoich oficjalnych. Tu powinno być, jak sobie wpiszecie w wyszukiwarce pedofilia, tak? No to powinno być oficjalne przeprosiny. Zobaczymy. Myślę, że się pewnie pokażą takie informacje wkrótce, ale będziemy w kontakcie. Bo na tą chwilę to jest uciekanie od tematu. On mnie odsyła do biura rzecznika i tak dalej. Wiecie doskonale, że jak zadzwonię do biura rzecznika, to takich przeprosin nie ma w internecie. Świadkowie Jehowy nigdy oficjalnie, ich papieże, czyli tam ciało kierownicze tak zwane, nigdy nie przeprosiło za pedofilię, która się wydarzyła w Australii. Możecie to sobie znaleźć, wygooglować, a tutaj jest akurat te słowa, które przytoczyłem jemu, to są świadkowiejehowy.com.pl, tylko Australia. Możecie sobie, zresztą od razu wam to wyskoczy jako pierwsza w Google, w
pierwsza w Google, jedna z pierwszych informacji na ten temat. I zresztą na YouTubie tutaj także macie nic innego jak przesłuchanie. To jest Jeffrey Jackson, to jest jeden członek ciała kierowniczego, który bardzo głupio się tutaj tłumaczy, i brat doskonale, z którym przed chwilą rozmawiałem, doskonale wie, że to jest jedna wielka ściema. Świadkowie Jehowy oficjalnie nie przyznają się do tego, gdzie sprawa została przegrana i wiele, wiele milionów odszkodowania organizacja Świadków Jehowy za to płaci. Dzięki za suby, mordeczki, dzięki za lajki, za wysłuchanie do końca. Kocham Was, trzymajcie się. Napisz komentarz dla zasięgu. Hejka, pa pa. Miłego weekendu.